Szanowni Państwo, witam serdecznie w programie pod tytułem Wytup to z siebie. Przedstawiamy historię wyjątkowych osób, które przyczyniły się do rozwoju kultury stepowania w Polsce i na świecie. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Anula Kołakowska, psycholog, instruktor tańca, tancerz, choreograf i założycielka warszawskiej szkoły stepowania Tip Tap. Ja nazywam się Karol Drzewoszewski i będę rozmawiał z naszym gościem. Witam cię serdecznie, Anula. Witam I serdecznie. może, czy chciałabyś jakoś powitać naszych gości? Bardzo proszę. No, witam bardzo ciepło w ten chłodny dzień i cieszę się, że jesteście. Po wielu naszych trudach z Karolem się udało, więc cieszę się, że, no, że dzisiaj coś sobie porozmawiamy z Karolem o ciekawych tematach. No. Tak, kochani. No to może ja zacznę od pierwszego naszego otwierającego pytania. Anula, powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda ze stepowaniem? Moja historia zaczęła się bardzo dawno, mogę powiedzieć. Miałam 8 lat, kiedy moi rodzice, właściwie mój tata, poznał Irzynę Nowakowską, która prowadziła już wtedy studio w Warszawie. I ponieważ byłam takim dzieckiem, które zawsze lubiło taniec i tańczyłam, no co może tańczyć tam 7-8-letnie dziecko, chodziłam na jakieś tańce do Domu Kultury, tata się mnie zapytał, czy chciałabym stepować. Że poznał właśnie panią Zinę i że ona prowadzi szkołę stepowania. No ja wtedy, jako 8-letnie dziecko, nawet nie wiedziałam, czym jest stepowanie, ale powiedziałam, pewnie, spróbuję. No i rzeczywiście dosyć szybko pokochałam to. Pamiętam, moje pierwsze zajęcia byłam w trampkach i wtedy stepowało się u pani Ziny w szkole było linoleum rozwinięte, więc na linoleum to był dramat. Natomiast no, szybko udało mi się namówić rodziców na buty i tak się zaczęła moja historia, która się no, ciągnie do dzisiaj zupełnie, zupełnie nieplanowanie. Okej. Okej, świetnie. Czy chciałabyś coś dodać do tego? Czyli rozumiem, że to było takie hobbystyczne. Tak, to myślę, że była takie hobby, no tak jak dzieci chodzą na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Ja zaczęłam chodzić na to stepowanie i byłam dołączyłam do takiej grupy, bo ta grupa już istniała przez chyba 2-3 miesiące. Dołączyłam do takiej grupy wiekowej, takich dzieciaków mniej więcej w moim wieku, niektórzy byli tam rok, 2 lata starsi. Wspólnie stepowaliśmy przez kilka lat. Naprawdę to była fajna taka grupa, z którą występowaliśmy zawsze. No mam mnóstwo wspomnień z tamtych czasów, dlatego że i występowaliśmy co roku na Wielkiej Orkiestrze i jeździliśmy na festiwal do Pragi. No i były różnego rodzaju występy i też startowaliśmy w zawodach i w grupie, i w duetach. Także to był taki pierwszy mój czas stepowania jako dziecko i potem nastolatka. No był bardzo intensywny, to się przerodziło z takiego hobby nawet wręcz w pasję, bo ja naprawdę to uwielbiałam. Trochę odrzucałam gdzieś na bok inne zajęcia, bo tak mnie to wciągnęło, więc to były takie początki. I ja byłam w studiu u pani Żyny tutaj w Warszawie paręnaście lat. Przyszedł taki moment, że poszłam na studia. I równocześnie zaczęłam też robić takie studia zaoczne na instruktora tańca jazzowego. To były takie 2-letnie studia, które właściwie bardziej traktowałam jako jakiś rozwój własny w różnych technikach innych tańca, dlatego że tam mieliśmy i balet, i właśnie głównym tańcem był jazz. No, różne też były jakieś tam przedmioty teoretyczne. I to były takie 2-letnie studia, po których ja właściwie miałam trochę inne plany. Już trochę chciałam coś robić z tańcem, niekoniecznie tylko ze stepowaniem. Miałam takie marzenia, żeby być choreografem, żeby wyjechać gdzieś za granicę na jakieś studia choreograficzne. Znalazłam taką szkołę w Belgii. No ale akurat nabór był co 2 lata do tej szkoły. No i powiedziałam, że zrobię to za 2 lata. Za rok, przepraszam, bo to akurat była ta.
No i po tym, jak skończyłam ten kurs na instruktora tańca i równocześnie dalej studiowałam psychologię, zaczęłam gdzieś troszkę uczyć jakieś pojedyncze osoby, jakieś pojedyncze małe takie projekty szkolne się do mnie zgłaszały. Odeszłam wtedy też już ze studia od pani Irzyny i zaczęłam trochę jeździć na własną rękę po różnych festiwalach i warsztatach zagranicznych. Poznałam takiego Czecha, Pawła Strouhala, który przyjechał tutaj do Polski na zaproszenie Irzyny na jakieś święto szkolne. No i zaczęło się tak naprawdę od tego, że on mi zaproponował, żebym przyjechała do niego i że mogłabym się jakoś bardziej rozwijać. Tak naprawdę on trochę mi opowiedział o tym, co się dzieje za granicą, jakie są trendy, do kogo warto pojechać na jakieś warsztaty. I takimi przełomowymi warsztatami były dla mnie warsztaty z Jasonem Samuel Smithem w Berlinie, które odmieniły moje życie. Zobaczyłam coś zupełnie innego, zaczęłam jeździć, on mi opowiedział o festiwalu w Sztokholmie, więc chyba 8 lat temu pojechałam na pierwszy festiwal do Sztokholmu, gdzie no, zobaczyłam w ogóle inny świat, poznałam mnóstwo ludzi i ten mój step zupełnie się zmienił. Poszłam w zupełnie inną stronę, tam po raz pierwszy improwizowałam w Sztokholmie, czyli raptem 8 lat temu. No i tak jeździłam na różne festiwale. I potem jak skończyłam studia, miałam takie marzenie pojechać do Nowego Jorku, no bo tam występowania najlepsi. No i uznałam, że spełnię to marzenie. Obroniłam pracę magisterską i tydzień później pojechałam do Nowego Jorku na 3 miesiące. Z psychologii, rozumiem. Tak. Skończyłam psychologię. No i ten Nowy Jork też mnie trochę odmienił, bo ja trochę nie bardzo wiedziałam jeszcze do końca, co bym chciała robić, bo chciałam tańczyć, no ale tutaj w Polsce miałam małe możliwości rozwojowe i tak naprawdę przez 3 miesiące w Stanach stepowałam prawie codziennie, chodząc do różnych szkół, stepując, ale też chodząc na zajęcia z innych styli tanecznych. I zdecydowałam, że jak wrócę do Polski, to chcę się tym zajmować. I że szkołę. W Nowym Jorku poznałam wielu instruktorów, ale poznałam też przede wszystkim Derricka Granta, który stał się dla mnie taką osobą, jak go nazywam swoim tatą stepowania. Dlatego, że oprócz tego, że jest moją inspiracją, o czym pewnie będziemy jeszcze trochę rozmawiać, bo nie tylko ludzie są dla nas inspiracją, natomiast stał się gdzieś dla mnie takim wzorem, stał się osobą, do której zawsze mogłam się odezwać z jakimiś pytaniami, z problemami związanymi ze stepem, no z różnymi tematami. I po wielu, wielu rozmowach z nim w Nowym Jorku i po wielu zajęciach, dlatego że ja trochę za nim krążyłam, gdziekolwiek on uczył w Nowym Jorku, ja tam po prostu się zmieniałam, wróciłam do Polski i postanowiłam, że chcę trochę coś zmienić tutaj, chcę pokazać, że można robić niesamowite rzeczy, że właśnie można improwizować dżemy stepowe. No i przez przypadek trochę tacy znajomi moi, którzy mają tutaj w Warszawie szkołę Lindy Hop, Kasia i Michał ze Swingoutu, zorganizowali warsztaty ze mną stepowania, po których tak naprawdę zgłosiło się kilka osób, że chciałyby to robić regularnie. I to była pierwsza taka moja grupka stepująca i wtedy też powstał właśnie pomysł założenia szkoły, no, który ciągnie się do dzisiaj, czego w życiu się nie spodziewałam, nigdy nie planowałam. Nie planowałam się tym zajmować zawodowo, raczej to była moja, która się przerodziła w zawód. Taka moja historia do momentu, kiedy powstała właśnie szkoła, no i kiedy się zdecydowałam po prostu i zaryzykować trochę. Świetnie. W zasadzie odpowiedziałaś na większość moich pytań. W zasadzie tak, zahaczyłaś w zasadzie, jak wyglądała twoja kariera, opowiedziałaś już o tym, no bo to jest bardzo ważne, tak też mnie osobiście, no
mnie osobiście głównie brakuje mi słowa. Mnie osobiście interesowała właśnie Twoja historia, w jaki sposób to się stało, że stworzyłaś Tip Tap, bo Tip Tap w Warszawie jest czymś takim, czymś więcej niż szkołą, ja bym powiedział, czymś więcej niż zajęciami, bo wy robicie takie wydarzenia, na które chce się jeździć, wydarzenia, które, na których nie tylko są koncerty, ale przede wszystkim te tap jamy. I właśnie, no, ja też osobiście wspominam je bardzo, bardzo z taką pasją i kiedy brałem udział w waszych wydarzeniach, to czułem się jak członek rodziny i to, no i to jest super. Zresztą długo by o tym opowiadać, natomiast może chciałabyś może jakoś więcej powiedzieć o tym, skąd, znaczy, bo skąd inspiracje do Tip Tap, no to już wiemy. Natomiast może byś chciała rozwinąć się w jaki sposób, skąd masz tą energię do właśnie tego typu działań, do tej improwizacji właśnie. Jeżeli też chodzi o szkołę, no to tak jak powiedziałam, trochę to się, znaczy jakby pomysł szkoły powstał z jakiejś mojej potrzeby chyba własnego rozwoju. Dlatego, że nie było takiego miejsca dla mnie tutaj, gdzie ja bym się odnajdywała na tym etapie rozwoju i tego potrafiłam. I tego też to zobaczyłam jeżdżąc naprawdę w wiele miejsc Europy i potem ten Nowy Jork, który rzeczywiście mi wszystko przeszufladkował w mojej głowie i zmienił moje spojrzenie na zachowanie. I wydaje mi się, że to była taka potrzeba stworzenia czegoś, a właściwie takiej społeczności i ludzi dookoła siebie, którzy będą mieli ze mną tą pasję i będą chcieli też w tym uczestniczyć, będą się chcieli też w to zaangażować. I takich znalazło. Ich na początku było bardzo mało. Nawet ostatnio wyświetliło mi się na Facebooku takie wspomnienie sprzed chyba 7 lat, jak stepuję nad Wisłą w 4 osoby. Pomyślałam, to właśnie były takie 4 osoby, to był Michał Wierzbowski, to była Agnieszka Standerska, która jeszcze wtedy mieszkała w Warszawie i Gośka Aniołkowska, która teraz jest w Jolanie, które chciały też stepować, oni też się gdzieś stali moimi uczniami. Natomiast to był taki najprostszy sposób, żeby w jakiś sposób tych osób było więcej. No, czyli uczyć ich, tak? I miałam papiery, więc no to było dużo prostsze. I pomyślałam, niech to będzie szkoła. Dałam sobie na to kilka lat i postanowiłam, że jeżeli do 30 mi się to uda i będę mogła z tego w jakiś sposób żyć, to zrobię. I spróbuję, czemu nie, tak? Jakby uwielbiam to, mam jakieś fajne pomysły. Potem jeszcze dodatkowo trafiłam rzeczywiście na taki program Biznes w kobiecych rękach. To jest taka sieć przedsiębiorczych kobiet, która stworzyła program, który mi jakby trochę pomógł od takiej strony, nazwijmy to, biznesowej, dlatego że no, ja nie miałam wykształcenia żadnego biznesowego, finansowego, więc dzięki programowi i temu, że miałam przez długi czas mentorkę, stworzyłam to też po prostu realnie jako firmę i jakiś plan działania na kilka lat. To jakby ja się staram przekazywać ludziom, to jest no oczywiście ta improwizacja, do której możemy zaraz wrócić, bo to jest rzeczywiście może większe ale też właśnie wydarzenia, które są wokół tej szkoły, czyli chcę dać ludziom taką możliwość, że oni nie przychodzą tylko na lekcje, nie tylko okay, mają jakiś występ, bo nie każdy też ma taką potrzebę, ale mają też warsztaty, mają też inne zajęcia taneczne, mają zajęcia muzyczne, mają kontakt z osobami z innych grup, czyli staram się, żeby ci moi uczniowie się też integrowali między poziomami, między grupami, żeby też mogli rozmawiać, żeby mieli możliwość wyjazdu na zawody, jeżeli chcą. A są takie osoby, które chcą trenować więcej, które chcą startować. Co miesiąc, teraz rzeczywiście no, mamy przerwę od jakiegoś czasu, ale co miesiąc organizujemy
Warsaw Tap Jam Session i staramy się to robić raz w miesiącu. Stworzyłam festiwal, stworzyłam jakieś takie rzeczy, które dodatkowo są taką dodatkową rzeczą, która też rozwija ten step, ale też właśnie tą społeczność, na której mi chyba najbardziej zależało, żeby tych osób było więcej i żeby to się rozwijało i żeby mogli dzielić i wymieniać doświadczeniami. No fantastycznie. To jest właśnie przykład takiego biznesowego podejścia do tej jednak naszej artystycznej sprawy, ponieważ no, stepowanie jest taką specjalnością, że jak zaczniesz to robić nawet tu i teraz, to możesz nagle zapomnieć się i 4 godziny miną, prawda? I nie wiemy nawet kiedy. Więc no, no może powiedz jeszcze parę słów o tej inspiracji do improwizacji, do tap jamów, bo no wiadomo, że jako szkoły uczymy różnych choreografii, natomiast uruchamianie improwizacji jest też ważne właśnie. No ja się, tak jak wspomniałam wcześniej, ja się zetknęłam z tą improwizacją dosyć późno w mojej karierze osoby stepującej i był to dla mnie wielki szok. I myślę, że takim osobom jak mi wtedy było bardzo trudno, bo po kilkunastu latach stepowania okazało się, że mam wyjść na środek przed, nie wiem ile wtedy było na festiwalu osób, 300 osób, którzy stepują, jedni lepiej, inni gorzej, i coś stepować w kółku z jakimiś, pamiętam wtedy z moimi dwoma koleżankami z chyba z Litwy czy z Łotwy, i no to był szok. Ja mam to nagranie, jak to czasem oglądam, co ja tam robiłam, to nie mogę po prostu się przestać śmiać. Dlatego dla mnie, gdzie już mi się wydawało, że ja bardzo dużo umiem, okazało się, że zupełnie jest mi ciężko wejść w coś, w muzykę, której nie znam. I jakby przekonałam się do tego, że właściwie zaczęłam się zastanawiać, po co ja stepuję. I tak samo pytam się uczniów, którzy do mnie przychodzą, po co tu przychodzisz, jakby do czego jest ci to stepowanie. I nikt nie przychodzi po to, albo pewnie też są takie osoby, ale ja mam większość uczniów takich, którzy przychodzą, żeby stepować dla siebie. Więc ta umiejętność improwizacji do każdego rodzaju muzyki i przekazywania swoich rytmów, swoich emocji, swojej muzyki, którzy gra, bawienia się z muzyką, jest jak to uważam, że jest dla nich najtrafniejsze. Nie każdy się z tym od początku dobrze czuje, ale staram się też właśnie od samego początku, po pierwszym miesiącu nauki, kiedy ktoś już potrafi zrobić 3 szafle na krzyż, staram się tą taki minimalny zaczątek improwizacji przekazywać, bo to jest najpiękniejsza forma przekazu, tak? Oczywiście choreografie grupowe, to jest zupełnie coś innego, ale tą improwizacją jesteśmy po prostu w stanie pokazać siebie, bawić się, rozmawiać, challenge'ować, bo o to walczymy w stepowaniu, tylko my się challenge'ujemy i to jest... I to jest coś, co zupełnie do mnie przemawia i jest... Na tym ja też cały czas pracuję nad improwizacją, bo nad tym się pracuje całe życie tak naprawdę i zmienia się warunki muzyczne i myślę, że do jazzu trzeba się wykonać. Natomiast no jest to na pewno coś, co jest takim moim, taką przewodnią myślą, którą chcę przekazywać tym, którzy przychodzą do mnie na zajęcia. Fantastycznie. No to jest bardzo ciekawe, że każdy z naszych gości trochę inaczej opowiada o tym stepowaniu, mimo że nazywamy to step amerykański, że jest to niby jeden styl, prawda? Ale on jest tak otwarty, tak szeroki, że każdy może znaleźć coś w nim dla siebie i przerobić go przez siebie, mówić sobą praktycznie tym stylem. Anula, chciałbym w tym momencie zapytać Cię, czy mogłabyś opowiedzieć nam o swoim pierwszym takim sukcesie, chociaż wiemy oczywiście, że Tip Tap to jest niewątpliwie sukces, bo nie jest to tylko szkoła, ale społeczność ludzi. Natomiast może chciałabyś opowiedzieć o jakimś pierwszym sukcesie, a potem też najważniejszym, jakimś takim największym, który uważasz, że to jest twój sukces.
No tak, zdecydowanie myślę, że pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to jest na pewno szkoła i to są ludzie, którzy w niej są i to, że to się rozwija, to jest myślę mój duży sukces, bo no, gdzieś to ja po prostu wkładam tam wiele mojego serca i to mnie najbardziej cieszy. Myślę, że dużym sukcesem też jest to, że to się w sumie wydarzyło całkiem niedawno, ale jestem z tego bardzo, bardzo dumna, że dziewczyny, które u mnie trenują w szkole, nazywa się grupa Tip Tap Ladies, zdobyły trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. I to jest duży sukces ich przede wszystkim, ale myślę, że też mój, bo trenują u mnie już kilka lat i doszły do tego, żeby stanąć na podium i się udało. I to jest na pewno taki sukces też pedagogiczny, bo prowadzenie takiej grupy też nie jest proste. To nie są osoby, które się zawodowo zajmują stepowaniem, tylko zupełnie amatorsko. Więc myślę, że to jest jeden z takich sukcesów też bardzo świeżych. Jakiś największy, no nasuwa mi się na myśl na pewno spektakl, w którym robiłam choreografię w Och Teatrze, reżyserii Jandy, lekcje stepowania. No jest to na pewno sukces, który będę pamiętać do końca życia, bo to też było niesamowite doświadczenie i właściwie do dzisiaj pamiętam telefon, który zadzwonił. Ja byłam wtedy na obozie z dziećmi, uczyłam stepowania w wakacje i dostałam telefon, czy bym się zgodziła się spotkać z panią Krystyną Jandą i propozycję właśnie zrobienia choreografii do tego spektaklu. Myślę, pewno takim sukcesem zawodowym, bo to była duża rzecz, to była nie tylko jedna choreografia, tylko w całym tym spektaklu były różne, różne mini choreografie, właściwie w każdej scenie, nie tylko dziewczyny, aktorzy stepowali. Dodatkowo też byli to po prostu aktorzy, nie tancerze, czyli tam może kilka osób stepowało wcześniej, tak jak Zosia Zborowska, z którą zresztą spotkałyśmy się po latach. Kiedyś startowałyśmy razem, stepowałyśmy jako małe dziewczynki, startowałyśmy w... Nie, akurat myśmy nie startowały, no ale tańczyłyśmy kiedyś gdzieś w duecie, więc myślę, że jeśli chodzi o taki sukces zawodowy, no to pewnie takim największym wydarzeniem dla mnie był ten spektakl w Och Teatrze. A też duża nauka, ciekawe doświadczenie ze wspaniałymi ludźmi i doświadczonymi, wiele się tam nauczyłam, także myślę, że to. Fajnie, no ja muszę osobiście powiedzieć Ci, że byliśmy, widzieliśmy ten spektakl i no dzięki temu spektaklowi trochę też bardziej nasza grupa się zintegrowała, bo mieliśmy dodatkowy jakiś wyjazd wspólny i no to była fajna przygoda, bardzo miło było zobaczyć spektakl, w którym robiłaś choreografię. Może warto też wspomnieć, że też że my się znamy jakby, nie? Że nie jesteśmy sobie obcy, prawda? W sensie ja i ty. Bo tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, że no jesteś taką moją sister, prawda? No. Ale to jest też właśnie, widzisz, to jest stepowanie, to jest też family, tak? Family. Bo ty mówisz do mnie sister, no. Derek jest moim tatą i taka jest prawda, że powiem ci, że ja to uwielbiam. Znaczy w ogóle to jest myślę też świat taneczny, ale może nie każdy, bo nie znam od środka innych tak społeczności tanecznych, jak nie wiem, jakichś hip-hopowych czy innych, czy baletowych. Natomiast w stepowaniu wszyscy są sobie bardzo życzliwi. I ja w stepowaniu to, że tak dużo dzięki temu mogę podróżować i poznawać wielu ludzi i poznałam mnóstwo przyjaciół, którzy naprawdę teraz są moimi przyjaciółmi po latach, są za granicą, ale ten kontakt mamy, tak? Więc to nie jest tylko od wydarzenia, od festiwalu do festiwalu, tylko przyjaźnimy się. I tak naprawdę, no na przykład Emilka teraz siedzi w Barcelonie, bardzo za nią tęsknię. Pozdrawiamy serdecznie, bo właśnie kciuk podnosi do góry. Tak, ja byłam przez chwilę teraz, przez 3 miesiące też w Barcelonie. Natomiast to jest coś, co jest po prostu bezcenne. No, te znajomości właśnie i
dzięki takim wyjazdom też bardzo się ludzie zżywają. No my, ty z tobą, Karol, i organizowaliśmy przez chwilę wspólnie i akademię letnią stepowania i jeździliśmy razem na różne warsztaty, uczyliśmy, więc i występowaliśmy wielokrotnie, moglibyśmy znowu coś zrobić, bo to są super wspomnienia na całe życie i fajne doświadczenia i też dużo się możemy od siebie nawzajem uczyć i to też lubię, że nie wiem, że czy z tobą, czy z innymi osobami, które uczą w Polsce, mamy ten kontakt, że każdy robi coś swojego, natomiast dzielimy się swoimi doświadczeniami, pomagamy sobie, radzimy sobie, jeżeli możemy. Z Beatą z Krakowa mam taki bliski, też przyjacielski kontakt, gdzie się wspieramy, bo to, co każde z nas trochę inaczej, jest trudne tak naprawdę. No i spotykamy mnóstwo jakichś przeciwności i myślę, że fajnie jest się tym dzielić i wspierać, dlatego że raz jeden ma gorszy moment, raz drugi, więc tak. Myślę, że te przyjaźnie i te znajomości to jest coś, co bardzo, bardzo doceniam. Fajnie, cieszę się, że jest u ciebie w twoim świecie podobnie jak w moim. Anula, chciałbym zapytać cię jeszcze, abyś mogła powiedzieć parę słów na temat twojego epizodu, ponieważ jesteś opisana w jednej z książek, która nazywa się Młoda Fala, 10 historii młodych, przedsiębiorczych Polek, które odważyły się na biznes. Już rozmawialiśmy oczywiście o tym biznesie, że odważyłaś się na niego, że weszłaś do jakiejś grupy, która ci pomogła się do tego przygotować. Ale jak to się stało, że stałaś się właśnie taką bohaterką tej książki? No to była ciekawa historia, to chyba było z 4 lata temu. Paweł Oksanowicz, dziennikarz, który napisał tą książkę, znalazł mnie gdzieś w internecie i rzeczywiście szukał młodych kobiet, które prowadzą biznesy, ale też niekoniecznie chyba to były młode kobiety, tylko młode biznesy to były. I myśmy rzeczywiście się spotkali na taką bardzo długą rozmowę. Także był to przypadek. Myślę, że po prostu szkoła, którą prowadzę, jest też ciekawym biznesem, czyli takim niecodziennym niż. Plus myślę, że historia moja, gdzie jak to się wszystko wydarzyło, też nie jest jakaś oczywista. No, nigdy nie, moi rodzice nie kierowali do szkoły baletowej, nie byłam typową tancerką, nie planowałam tego. Wiele przypadków w moim życiu sprawiło, że ta szkoła powstała i że zajmuję się tym, czym się zajmuję dzisiaj. I myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny, że tak po prostu miało być. Także ta książka i no to było dla mnie niesamowite wyróżnienie, dlatego że dziewczyny, które są opisane też w tej książce, to są niektóre w tej chwili gigantyczne biznesy. To są międzynarodowe firmy z gigantycznymi inwestycjami. Jedna chyba nawet weszła na giełdę ostatnio. Także być wśród też takich osób, gdzie każda z nas robi zupełnie coś innego, no jest dla mnie też dużym wyróżnieniem i to była bardzo ciekawa przygoda, już pomijając sam fakt, że Pawła Oksanowicza kojarzyłam jako dziennikarza i oceniłam, więc to, że jeszcze on akurat jest autorem tej książki, no to było dodatkowa miła rzecz dla mnie. Super. Kochani, zapraszamy do lektury. Książka nazywa się Młoda Fala. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Słuchaj, tak, wiesz? Zwłaszcza ta druga część nazwy mi się podoba, wiesz? Jak odważyć się na biznes, tak? Nie, w sensie nie. Fala. A, ja wiem. Dobrze, ale o tym nie będziemy rozmawiać publicznie. Nie. Szanowni Państwo, kochana Anula, chciałbym Cię zapytać, jak widzisz przyszłość stepowania w Polsce? Jakie nurty według Ciebie będą dominujące? Mm-hmm. No to jest trudne pytanie, bo to jest taka trochę niewiadoma. Ja myślę, że stepowanie bardzo się rozwija nie tylko w Polsce, ale też na świecie, tak jak i muzyka.
i idzie gdzieś trochę z nurtem muzycznym, dlatego że teraz bardzo dużo też się stypuje do współczesnej muzyki, ale myślę, że zawsze jazz, swing będzie i zawsze ten taki styl, nie wiem jak to nazwać, czy retro, czy taki musicalowy, ten taki klasyczny, który się ludziom kojarzy, jak klasyczny, ja nie przepadam za tym słowem, jeśli chodzi o stepowanie, ale myślę, że to będzie zawsze, dlatego że no to jest piękne i ja się też tak naprawdę dobrze w tym czuję, pomimo że idę trochę gdzieś w innym kierunku, to lubię ten styl i ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to się będzie rozwijało różnie, w zależności od tego, że właśnie jak muzyka się będzie rozwijała, no bo jest to trochę nieodłączne, praca z muzykami dla nas i z tymi muzykami na żywo i nie tylko. Każdy odnajduje gdzieś coś swojego i wydaje mi się, że to też jest trochę zależne po prostu od nas. Ja na pewno w najbliższym czasie będę szła w tym kierunku współczesnym, bo to po prostu czuję i to wydaje mi się dobrze. Natomiast na pewno będę też wracać do takich dawnych lat i tego stylu, nazwijmy to retro. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź. A powiedz, co według Ciebie musiałoby się wydarzyć, żeby umożliwić rozwój, większy rozwój kultury stepowania w Polsce? Czy jest jakaś taka według Ciebie zasada? Wiesz co, mi się wydaje, że i tak bardzo to się już na przestrzeni lat zmieniło i myślę, że głównym takim sposobem to są media różnego rodzaju, bo im więcej osób to zobaczy, stepowanie jest taką techniką, którą często dopiero jak się zobaczy, to człowiek ma pomysł, a chciałbym to robić, albo ojej, jakie to jest piękne. Więc mało jest osób, które tego szukają. Ktoś najczęściej coś zobaczył i wtedy interesować, niekoniecznie musi od razu stepować. Więc wydaje mi się, że to, że się pojawiają różnego rodzaju talent show, filmy na różnych platformach, to co my nagrywamy, wszelkiego rodzaju występy, spektakle właśnie teatralne, czy musicale, gdzie czasem to stepowanie się przewija, czy wywiady, wiesz, w radiu, czy nawet właśnie to, co ty robisz i potem to będzie można dalej rozpowszechniać, te wywiady. To jest też jakby popularyzacja tego stepowania i wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, żeby nagle cała Polska stepowała, bo tak nigdy nie będzie i myślę, że dobrze. Natomiast fajnie, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, że to się rozwija. Czyli jakby samo mówienie o tym, pisanie. Beata z Krakowa dużo pisze, prowadzi bloga. Ja też się staram czasem coś pisać. Czy właśnie różnego rodzaju artykuły, czy książki, gdzie taki biznes jak Szkoła Stepowania też jest wspomniany. To wszystko jest super reklamą dla nas. I wydaje mi się, że no po prostu mówienie o tym, taka trochę poczta pantoflowa, no i oglądanie, tak? Czyli tworzenie to występujące, dużo wizualnych możliwości, niemożliwości, przepraszam, dużo wizualnych jakichś materiałów, ale też stepowanie na żywo na przykład, tak? Nieraz słyszysz, że ktoś kogoś stepującego na ulicę, a potem się okazuje, że to był Tomek Pałasz z Wierzbosem, sobie ćwiczyli i robią piękną reklamę, bo moi znajomi ich widują, mówią, o Anula, słuchaj, ktoś tam stepował na krakowskim przedmiotu. Więc wszelkiego rodzaju nawet takie dżemy stepowe, jak robimy w Warszawie w różnych knajpach, staramy się robić zawsze w innej knajpie, żeby ludzie, którzy przychodzą sobie w niedzielę po południu, nie wiem, zjeść obiad, napić się kawy, też to zobaczą. I oni niekoniecznie, to nie o to chodzi, żeby oni przyszli na zajęcia, tylko oni się do nas podchodzą, rozmawiają z nami, zaczynają się interesować, coś tam wyszukują, potem się okazuje, o, widziałem spektakl w teatrze, więc też no, to są, wydaje mi się, według mnie najlepsze sposoby i no, super by było, gdyby było tego coraz więcej. Spektakle teatralne i taneczne to jest ciężki temat, tego jest mało. Zresztą bierzesz udział w spektaklu Mateusza Wójcika Usłyszeć Taniec, tańczysz tam.
No, jest to też fantastyczna forma, ale takich rzeczy jest bardzo mało, nie tylko w Polsce, to jest na całym świecie. Myślę, rozmawiając z wieloma ludźmi, wszędzie jest ten sam problem. Trochę ze względów technicznych związanych ze stepowaniem, nagłośnienia podłogi. To jest problematyczne wielokrotnie. Jest to też, wiem, że w Stanach też nie jest łatwo. To też nie jest tak, że w Stanach w każdym musicalu stepują. Nie, tam jak jest stepowanie, też to z tego jest wydarzenie. Więc myślę, że wszyscy na całym świecie stepujący się z tym zmagają i walczą o to, żeby to popularyzować i gdzieś tam szerzej pokazywać światu. Super, bardzo fajna odpowiedź. Nie spodziewałem się, że to tak rozwiniesz. Jest to bardzo cenne. Anula, ostatnie pytanie, takie no też ważne w naszym popularyzowaniu kultury stepowania. Co mogłabyś powiedzieć i poradzić osobom, które chcą dziś zacząć swoją przygodę ze stepowaniem? Czy masz jakąś super podpowiedź, jakiś przepis na stepującego? Dla tych osób, które chciałyby spróbować, myślę, że powiedziałabym, żeby rzeczywiście spróbowały, a nie tylko o tym mówiły i planowały, bo jeżeli nie spróbują, to się nie przekonają. I myślę, że to jest nie tylko stepowania. Stepowanie wygląda pięknie, lekko, łatwo, ale takie nie jest, a szczególnie na początku, więc podstawy trochę wymaga czasu, żeby je poznać i złapać. Więc to, co ja zawsze mówię uczniom, żeby nie rezygnowali za szybko, żeby dali sobie trochę czasu, bo każdy z nas ma inne umiejętności, każdy z nas ma do tego inne podejście, jeden potrzebuje trochę więcej czasu, drugi mniej. Więc wydaje mi się, że taka cierpliwość i trochę też pracowitość i może dla niektórych dodatkowa praca gdzieś samemu w domu czy na sali jest potrzebna, ale myślę, że taka wytrwałość, cierpliwość jest ważna przede wszystkim na początku, żeby trochę złapać tego bakcyla i się wciągnąć w ten taniec. Ale myślę, że przede wszystkim warto spróbować. Jeżeli są takie osoby, które marzą rzeczywiście o tym i mówią o tym od lat, a znam takie osoby, które zawsze mówią, ojej, zawsze chciałem spróbować, przyjdź i spróbuj, bo takich możliwości jest coraz więcej w większych miastach, gdzie uczymy, to często są też warsztaty jednodniowe czy dwudniowe, nie trzeba od razu się zapisywać na miesiąc zajęć i zrobić sobie taką próbkę i zobaczyć, czy to w ogóle jest dla mnie, czy nie dla mnie, czy wiem, gdzie jest prawa i lewa noga, a czy nie, jeżeli nie wiem, to czy chce się dowiedzieć. I wydaje mi się, że to jest trudne. Ja swoich początków, przyznam szczerze, nie pamiętam, ale obserwuję od już dobrych kilku lat moich uczniów i wiem, że to nie jest proste i widzę, z czym się zmagają i myślę, że też naszym zadaniem jest, żeby te osoby wspierać i żeby nie dać im się łatwo zniechęcić, bo dzieci też często łatwo zniechęcić, dorośli też, właściwie czasem szybciej, bo są bardzo ambitni i chcą szybko mieć efekty. W stepowaniu tak nie jest. Jeżeli nie jest się tancerzem i jeżeli się nie ćwiczy kilka godzin dziennie, codziennie, to te efekty przychodzą, jeżeli chodzi się raz czy dwa razy w tygodniu na zajęcia, no przychodzą trochę później, więc myślę, że naszym też dużym zadaniem jest, żeby na tyle też edukować i uczyć w łatwy i przystępny sposób, o ile jest to możliwe w stepowaniu, to jest dla nas proste, jest to też wyzwanie na początku, natomiast starać się też wspierać te osoby, żeby się nie zniechęcały za szybko. Fantastycznie, ja też do tego się dokładam, bo uważam bardzo podobnie. No zresztą, ty jesteś moim gościem, dzisiaj rozmawiamy na twój temat. Kochani, to chyba koniec. Ty chciałabyś coś dodać? Może nie poruszyliśmy jakiejś kwestii związanej ze stepowaniem w twoim życiu? Może... Wiesz co, jedyna rzecz, o której jeszcze tak sobie myślę, to, bo może też jeszcze w ogóle ktoś ma pytanie, to zachęcam, żeby napisać, to przeczytamy i będę mogła spróbuję odpowiedzieć, jeżeli ktoś ma. Natomiast ja też myślę, że ważne jest też to, żeby stepując, niezależnie na jakim jest się poziomie, czy jest się uczniem i chodzi się raz, dwa razy w tygodniu, czy jest się tancerzem w teatrze, czy jest się instruktorem, tak jak na przykład ja,
czy jesteś bardziej artystą, tak jak może ty, i więcej występujesz też. Starać się cały czas rozwijać u różnych też osób, jeździć i jakby nie ma momentu, kiedy my się już nic nie nauczymy, tak? Derek Grant, Michel Dorans chodzą na zajęcia do Sama Webera, jak mają tylko możliwość, i sami nie wiedzą, co się dzieje, co jest dosyć zabawne, ale takie są często zajęcia Sama Webera na początku, więc wydaje mi się, że to jest też ważne i ja się tego trzymam. Ja mam taką zasadę, że minimum 2 razy w roku wyjeżdżam gdzieś za granicę na festiwal czy warsztaty. Trochę też już, ponieważ jeżdżę od lat, wiem, co bym chciała, wiem, gdzie tego szukać, ale staram się też zawsze przy tej okazji poznać jakiegoś nowego instruktora i spróbować coś nowego. I jakby stąd też czerpać inspirację, bo bez tego, tylko ucząc i tworząc swoje, jest bardzo ciężko. Więc tak jak na przykład postanowiłam zostawić szkołę na 3 miesiące, co było dużym ryzykiem, to było trudne dla mnie, ale udało się dzięki pomocy wielu osób i pracy ciężkiej wielu osób, za co im bardzo dziękuję, miałam możliwość wyjechać na 3 miesiące do Barcelony, gdzie był Derek Grant, dlatego mi zależało, że był Derek Grant, który jest dla mnie taką osobą, od której chcę się dalej uczyć po tych jeszcze wielu, wielu latach. Niego mogę się dużo nauczyć i przez 3 miesiące chodziłam w Barcelonie do szkoły Luthier i mogłam brać udział w tym programie, nie tylko w zajęciach z Derekiem, więc taki samorozwój i szukanie też właśnie swoich jakichś, znowu nie chcę powiedzieć inspiracji, ale osób, które mają dla nas dobry wpływ, które nam odpowiadają jako instruktorzy. Każdy musi też odnaleźć coś swojego i myślę, że to na każdym etapie tego stepowania jest ważne. Tak. Kochani, Anula, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem była Anula Kołakowska. A Was, moi drodzy, zapraszam już jutro o godzinie 15, czyli w środę, tu na Instagram Live Akademii Stepowania. Rozmawiać będziemy z Beatą Kędzia-Sowa, tancerką, choreograf i założycielką Szkoły Stepowania MyTap w Krakowie. Do zobaczenia. Anula, pamiętaj, proszę kliknąć udostępnij, żebyśmy nie stracili tej naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Jest to dla nas bardzo cenne. Cieszę się. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. No pozdrawiam. Pa. Cześć.